Dzisiaj jest taki fajny, wyjątkowy dzień. Wystartowaliśmy z festynem charytatywnym, z takim prawdziwym festynem charytatywnym, takie kombo pomagania na Placu Bohaterów o godzinie 14. Myślimy, że festyn potrwa do godziny 18. I co jest takiego szczególnego w tym festynie? Słuchajcie, no jak wiadomo i w Słubicach, i w okolicach jest wiele organizacji, wiele osób, które potrzebują pomocy, więc postanowiliśmy, że jako Fundacja Grupy Pomagamy wyjdziemy naprzeciw, zrobimy coś wspólnego. Dzisiaj jest taki dzień, gdzie można pomóc pogorzelcom z Uradu, można wesprzeć Michała Bienia ze Słubic, można pomóc Stowarzyszeniu Szarik, oczywiście zawsze można też wesprzeć nas. Mamy nadzieję, że będziemy robić takie festyny cyklicznie, raz w miesiącu. I co? Można nie tylko dobrze zjeść, dobrze się pobawić. Mamy dzisiaj super taką atrakcję dzięki Dawidowi. Mamy fotobudkę 360 stopni, czyli coś takiego, czego jeszcze tutaj na festynie nie było. No i ogromne miasteczko dmuchańców, to co lubią wszystkie dzieci. Serdecznie zapraszam.